Przełom lutego i marca to szczególny czas w roku. To wtedy w szczególny sposób upamiętniane są sylwetki osób, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym i niepodległym państwie. Jednym z bohaterów, który za walkę o ojczyznę zapłacił najwyższą cenę, był generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, którego stracono 24 lutego 1953 roku po wcześniejszym sfingowanym procesie sądowym. 65. rocznicę śmierci Nila władze wojewódzkie uczciły wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 33 i mieszkańcami Olsztyna. Budujcie nową Polskę, szanujcie jej imię. Trzeba tak ją umocnić wiarą i miłością, aby kresu dobiegły wędrówki pielgrzymie. Z tej okazji młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny, po którym złożono kwiaty przy pomniku na skwerze Fieldorfa. Dziś, po blisko 70 latach, możemy w nich odkrywać naszych bohaterów. Możemy z należytym szacunkiem wpisywać ich do panteonu polskich bohaterów walki o wolność. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego obchody rozpoczęło otwarcie w Urzędzie Wojewódzkim wystawy Śladami Żołnierzy Niezłomnych na Warmii i Mazurach. Wydarzenie było również okazją do wręczenia medalu Pro Patria Zespołowi Szkół Budowlanych w Olsztynie za zasługi w upamiętnianiu walki o niepodległość Polski. Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowano w Miłomłynie. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i przemarsz służb mundurowych pod pomnik Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Jesteśmy cały czas na etapie przywracania pamięci. Przywracania należnego polskim żołnierzom, polskim bohaterom, należnego im miejsca w panteonie polskich bohaterów, w panteonie tych, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę i którzy przelali krew, którzy oddali swoje życie, abyśmy my mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Należy w duchu patriotyzmu wychowywać, nie należy zapominać o tej przeszłości, która była zła, ale także i przeszłość, o którą walczyli Polacy. Polacy walczyli różnie, Polskę w jednej armii, w drugiej armii i także nie pogodziliśmy się po 1945 roku, że okupowali nas Rosjanie. Częścią wydarzenia był apel pamięci i salwa honorowa ku czci poległych w walce o wolną Polskę. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji wojskowych i kombatanckich. Kwiaty i znicze pod pomnikiem Inki złożyli między innymi byli żołnierze Armii Krajowej. Żeby to nie zaginęło, żeby młodzież, żeby dzieci, żeby to pamiętali o tym historię, żeby coś to przeszło do historii. Żeby to życie na darmo nie zginęło. Wszystkie koledzy z mojej szkolnej ławy 20 lat nie dożyli, wszystko poginęli. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 1 marca 2011 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv